kiedy już się szykowałem tutaj na ten mur zostać. Mianowicie wystąpienia topierogów niewielu trzeba przekonywać, a po Światowych Dniach Młodzieży ich sława rozeszła się również na inne rejony świata. Ale myślę, że taka pierogarnia, to wszystko, co się tutaj realizuje, niesie w sobie bardzo wiele skojarzeń jako pewne miejsce ważne, dobre, potrzebne dla bardzo różnych osób. A ja właśnie dzisiaj niosłem taką refleksję na temat osób, które zostały w wieku starszym same. Szczególnie jeżeli chodzi o mężczyzn, czyli wdowców. Znam kilku takich i mam takie przekonanie, że to jest również właśnie takie miejsce, gdzie dla nich będzie takie troszeczkę doświadczenie i dotknięcie takiego wypełnionego najbliższym domu. A więc tych wszystkich tajemnic właśnie bliskości, serdeczności, ciepłego uśmiechu tych wszystkich, którzy tutaj będą opiekowali się i dbali o tych, którzy staną się klientami. I tego życzę, aby to było rzeczywiście takie miejsce, aby rzeczywiście te pierogi były tylko tak naprawdę prowokacją do tego, aby tutaj ludzie mogli doświadczać tego, co najpiękniejsze, tego, co najważniejsze, tego, co również biorąc pod uwagę posiłki, jakie przyjmujemy, służy odnowieniu, umocnieniu siły, realizacji różnych życiowych zadań na różnych etapach życia. I z taką intencją będziemy modlić się teraz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jezus Chrystus ukazał wielką godność pracy, będąc Słowem Ojca, które stało się ciałem, dopuścił, aby go nazywano Synem Cieśli. Własnymi rękami, z pokorą wykonywał różne prace rzemieślnicze, poprzez które usunął przekleństwo ciążące na ludzkiej pracy po grzechu pierworodnym i uczynił pracę źródłem błogosławieństwa. Kiedy bowiem człowiek wiernie wykonuje i z pokorą ofiarowuje Bogu swoją pracę i wszystkie zadania związane z doczesnym porządkiem, oczyszcza samego siebie, swoją wynalazczość, rozwija dzieło stworzenia, wprowadza w czyn miłość, może wspomagać ubogich i zjednoczony z Chrystusem Podkupicielem doskonali się w Jego miłości. Wychwalajmy więc Boga i prośmy Go, aby zesłał hojne błogosławieństwo na wszystkich, którzy tutaj w tych pomieszczeniach będą pracować, przebywać, spożywać pokarmy, które tutaj będą przygotowywane, serwowane i będą umacniały ludzkie siły.